STS, zakłady bukmacherskie. Oficjalnym bukmacherem Pogoni Szczecin. No na pewno gdzieś ten taki oddech łapiemy. Nic, tylko cieszyć się z tego zwycięstwa, ponieważ to naprawdę było wywalczone, wymęczone zwycięstwo. Wiadomo, tutaj w Lublinie nie gra się łatwo, Zagłębie to jest bardzo dobry zespół, dlatego też ta radość z tej wygranej jest na pewno podwójna. A powiedz mi, jak z siłami, bo w środę 120 minut dogrywka, a dzisiaj zmiany dopiero w samej końcówce. No, jak widać, dobrze. Jesteśmy chyba dobrze przygotowani. Ale też z drugiej strony, jak masz wynik, jak idzie, to nikt nie myśli o zmęczeniu. Tutaj chodzi tylko o to, aby wygrać mecz. Z kibicami na koniec taka wspólna zabawa. Dzisiaj wyjątkowe chyba wsparcie ze Szczecina, bo liczne i no w zasadzie jakbyśmy u siebie grali. No na pewno niosło, bo słychać kibiców to daje takiej na pewno pozytywnej energii dużo. Gdzieś w tych ostatnich ciężkich minutach na pewno gdzieś nas nieśli i pomogli nam bardzo dużo, dlatego też wszyscy jesteśmy mega wdzięczni. Ten Puchar Polski to jest wielki niedosyt, bo zagraliśmy tam tak wbrew pozorom niezłe spotkanie, stworzyliśmy mnóstwo sytuacji, tych bramek mogliśmy strzelić naprawdę przynajmniej 5, nie udało się, dlatego dzisiaj przyjechaliśmy tutaj, żeby wygrać, żeby poprawić sobie humory, udało nam się to po niezłym meczu. Czuliście tę motywację właśnie z tego niedosytu? Z tego też jakby wychodziło to, że tak mocno atakowaliście Zagłębie od początku? No tak, czuliśmy wielki niedosyt po tym meczu w środę. Także tak jak powiedziałem, przyjechaliśmy tutaj po 3 punkty, bo są one nam bardzo, bardzo potrzebne. Udało się to zrobić, myślę, że w dobrym stylu, także czekamy i chcemy więcej. Tych punktów wciąż jest mało, także tak jak powiedziałem, chcemy więcej, chcemy grać o wyższe cele, nie tylko utrzymać.